Cześć wszystkim, z tej strony Pomidor, witam was w ostatnim odcinku z Crash'a Mind Over Mutant. No i co? Lecimy sobie z Coxem teraz. Mamy tutaj naszego mutanta Grimly. I no co? Musimy sobie teraz spowolnić platformy, żeby dostać się do Ukałka i zdać mu te kości, które tam zbieraliśmy poprzednim razem w tym odcinku post komentary w postprodukcji. Ponieważ wolałem ten odcinek zrobić w postprodukcji z tego względu, że sami widzieliście, że te kości trochę monotonnie się zbiera, więc... A ja nie lubię za bardzo jakby takich rzeczy, wiecie, komentować na żywo, więc dlatego ósmy odcinek prawdopodobnie już widzieliście, że był z gościem, ponieważ łatwiej się wtedy komentuje. Nie ukrywam, jest po prostu wtedy lepiej o wiele. Tutaj mamy oczywiście standardowo punkty save'u. My się tymi punktami na razie nie interesujemy, ponieważ gnamy do przodu, by dostać się do naszego kurde. Kombo razy 8, ciekawe na jak długo. Szkoda, że ta cebula w ogóle nie leczy naszych mutantów. To by byłaby całkiem fajna opcja, nie powiem, że nie. Ale w dupę dostałem. Trochę rush. O, jest owoc Wampa. Wampa, kurde. W sumie na tym Grimly to będę dopiero wbijał combo, dlatego że inny jakby model Grimly, czy po prostu innego Grimly udało mi się zmaksować na sam miutki koniec. Czyli po prostu już nie muszę mu wbijać żadnego combo. Wombo combo. Bo tam parę misji opcjonalnych udało mi się oczywiście zrobić. Ale finalnie nie będziemy tej gierki robili raczej na 100%, ponieważ 100%owanie tej gierki jest o tyle uciążliwe, że wymaga od ciebie tego, żebyś przeszedł grę na multiplayerze. A jako, że widzicie, ja tę serię robię nie na multiplayerze, to odpowiedź chyba jest jasna. Dlaczego nie będzie 100%? I to jest trochę przykre, dlatego że ta gierka w pewnym stopniu trochę wymusza od ciebie to 100%. Takie ja odnoszę wrażenie, może subiektywne, może, nie wiem, obiektywne. To zależy już od punktu widzenia danej osoby. Trochę sobie ten... A myślę, że to będzie dobrze, 5 tak, o. Ideolo. Sorry za myszkę, ale po prostu muszę trochę operować też mikserem głośności. Okej. Musimy teraz przeczekać. Myślę, że to będzie dosyć fajny powrót do Ukałka, dlatego że jeżeli te portale, które tam, dzięki którym dostawaliśmy się do tych miejsc, gdzie były te kości, pozostaną, to sądzę, że będzie można jakby w taki łatwy sposób dostać się do ostatniej lokacji w grze, która o dziwo jest bardzo blisko praktycznie pierwszej lokacji. I niektórym, którzy grali w Mind Over Mutant, powinna zapalić się teraz lampeczka ostrzegawcza. Jestem ciekaw, który tutaj już mamy level wbity, bo powiem szczerze, ja ostatni raz grałem sobie z jakieś 4 dni temu i nie pamiętam, który level tutaj wbiłem. Dlatego King Grimly, czy jakoś tak on się nazywał. Sorki za jakieś przycinki i tak dalej, ale nie wiem, czemu w tej sekcji gra po prostu lubi ścinać. Jakby troszeczkę emulator nie był, nie wiem, przystosowany do tego typu ścieżek. Na przykład teraz mam 29,3 klatki. Nie wiem z jakiego powodu, ale okej. O, dobra. Mam nadzieję, że to nie będzie, nie wiem, wpływało negatywnie na odbiór całego filmu. Bo ogólnie gra jako tako w miarę płynnie chodzi, ale... Ostatnio widzę, że te ostatnie poziomy są strasznie wymagające, jak na emulator PC SX2. I tutaj oczywiście będzie zaraz mądre komentarze pokroju, że przecież mogłem to nagrywać z konsoli, nikt mi nie kazał z emulatora.
Uważam, że mój komputer jest na tyle w miarę dobry, że emulator spokojnie udźwiga, co można zobaczyć, że ten let's play jako tako w miarę ładnie wygląda. Jedyne co oczywiście jest problemem, to niektóre właśnie sekwencje w danej gierce. Oczywiście nie będę tutaj, nie wiem, wyskakiwał z takimi tytułami jak, nie wiem, Tekken 5 czy jakaś inna gierka, bo bądźmy sobie szczerzy, tutaj emulator raczej eksploduje w tym wypadku. No ale zawsze można spróbować. Tutaj chyba jesteśmy już blisko końca, z tego co dobrze pamiętam, tamtej ścieżki. W sensie, jesteśmy coraz bliżej dojścia do Uka-Uka. Kombo razy 4 i 27,10 klatek, ja pierdzielę. To jest naprawdę obraz nędzy i rozpaczy w tym wypadku. Widzicie, ja nawet nie muszę jakby spowalniać tym całym Grimli. Po prostu gra sama z siebie spowalnia, kiedy chce. A dobra. Fuck. No to mi się udało, jestem naprawdę udany w tym wypadku. Nie wiem, trochę tego nie rozumiem. O, tu jeszcze jakaś czasówka jest. Co to za czasówka? Aha, dobra, czyli musimy znaleźć chesty. Tylko pytanie, czy to będzie na zasadzie powrotu do poprzedniej sekwencji, bo jeżeli tak, to nie. Nie będę tego robił, bo nie jestem głupi. Szkoda mojego cennego czasu trochę na to. Dobra. Okej. Okay. 3 na 10. No to jeszcze 7. Dobra, użyjemy spowolnienia teraz. Dawaj powolutku, tak jest. I lecimy. Okej. Teraz powolutku tu wlatuje. Więc my też lecimy. Okej, dobra. Dobra, tutaj to samo. Powolutku wlatujemy. Bez żadnego pośpiechu. O, i skrzynka. Tutaj może chwilę przeczekam, żeby nie było przypału. Okej. Jest, mamy to. Zrobione. Rozpierdzielamy nagrobek. Ale slow motion. O! I ostatnia przy okazji maska odkryta. Technicznie w jakimś tam stopniu 100% będzie zrobione, dlatego że te maski chociażby zbieram. Przynajmniej ja tak uważam, że w pewnym stopniu można to zakwalifikować jako takie 100%. Nie każdy oczywiście musi podzielać to zdanie. Zdaję sobie z tego sprawę. Przynajmniej też te rundy bonusowe, te takie dodatkowe pokazuję, co też sprawia, że ten let's play na swój sposób jest oryginalny, no ale trudno. Nie będę już tego powtarzał, bo szkoda czasu. Lećmy po prostu do przodu i skończmy to. Jak cywilizowani ludzie, a nie jak jakieś kurde małpy. Ale wbrew pozorom lokacja jest całkiem spoko. Bo przypomina mi trochę taki zremiksowany, nie wiem, poziom z butlerami, gdzie tam, wiecie, UK3 i tak dalej, z Crash of the Titans. Okej, dobra.
Pyk. Pyk. O. Nice, złapane. I lećmy do tego uka zasranego. Wszystkie w ogóle te maski są nadrobione, więc tyle dobrze. Tutaj będziemy mieli autosave już z miejsca. Fuck. To było głupie, przyznam sam. Kurde, no co jest? Zawsze mam problemy z tym. Zawsze mam problemy i wygląda to później jak wygląda. Oho. Tu pamiętam, że była ta crashowa maska, ale też już mam wszystkie zebrane. Więc nie trzeba się o nic martwić. To w ogóle na farcie mi się udało też, by the way. I dawaj, naparzamy się, kurde, z tymi frajerami. Proszę mi tutaj bramę odblokować. Natychmiast. Dziękuję. O, jeszcze lepiej. To jeszcze nie koniec. A bramy jak nie odblokowaliście, tak dalej mi nie odblokowaliście. O, teraz nagle odblokowana brama. Super. Tam nie mamy już nawet po co iść, bo tam wcześniej była ta maska, którą również zebraliśmy. Więc po prostu lecimy dalej do przodu, pokonując pozostałych tutaj czereśniaków. Na całe szczęście to już jest ostatni raz, kiedy widzimy się z tą lokacją i już nie będzie jakby powodu nawet tutaj wracać. I 3/5 upgrade to jest też całkiem dobry wynik. Tak, jeżeli słyszycie naparzanie, to oczywiście jest to Shogun Tracer. Najgłośniejszy pad chyba na świecie. Serio, nie ma drugiego takiego głośnego pada jak on. Tak przynajmniej mi się wydaje. Myk. 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 I myk. Dobra. Mamy wszystko. To co chciałem mamy zrobione, więc teraz tu chyba będzie już uka. Tak jest. Go to uka. Teraz trzeba będzie się wyciszyć i posłuchać jakby tego, co on tam ma nam do powiedzenia. Ten czereśniak jeden. Tak więc... Czas tutaj się wyciszyć. Uka Uka somehow used his power to energize the old Dominator head, Crash. Let's go to Wumpa, Crash. Boogity, boogity. Get inside. So we can give Cortex that whooping we've been saving up. Booga booga! Okej. Czyli w dużym skrócie teraz możemy ruszać sobie już na ostatnią lokację z gry. Tam czeka nas już walka z ostatnim bossem i chyba nie muszę mówić, kto jest tym bossem. Okej, loading screen. Zobaczymy, co tu się będzie działo oczywiście. O! Jesteśmy w środku. W Dominatorze. Okej, to jest misja 23, czyli defeat Dr. Neocortex. Czyli musimy po prostu Doktora Neocortex pokonać. Ostatnia misja z całej gierki. Nasza 22. misja to właśnie była dostanie się tutaj do Dominatora.
Co się nam oczywiście udało. Kurde, no. Dawaj. Lecimy do góry. Lecimy, lecimy, lecimy. I atakujemy teraz. Te rączki. Albo po prostu lecimy z kurde z tym. Z King Grimly. Ale to w sumie nam się na nic nie przydało, więc. Spacehead. Lecimy. Okej. Oraz kolejny. Jakaś tam cutscenka, gdzie już jesteśmy praktycznie w tym. W bazie kosmicznej doktora Neocortex. Albo po prostu. Nie, no tak, jesteśmy w bazie kosmicznej doktora Neocortex. Dobrze powiedziałem. Oczywiście, że sobie zasejwujemy, bo czemu nie? Trzeba być przygotowany przed ostatnią konfrontacją, która z tego co wiem jest dosyć trudna, jak to niektórzy mówili. Ale trzeba, na pewno to będzie prawda, to się przekonamy. Ja bardzo mało grałem w Mind Over Mutant, więc jestem sam ciekaw tego, co się tam wydarzy. To możemy oczywiście wrócić, ale my tego na razie nie chcemy. Więc niech się tutaj nam drzwiczki otworzą, o ile chcą się otworzyć. A, dobra, wiem, co trzeba zrobić, żeby się otworzyły. Głupi ja. Nie pomyślałem o tym, że tu przycisk jest. O, i standardowo. Wrogowy skrybi już walczyliśmy w grze, czyli nasze tutaj skunksy, stęcze tak zwane. One się tak bodajże nazywali. Szczerze nawet lubię ich wygląd w tej wersji, w sensie w Mind Over Mutant. Nie są może nie wiadomo jak zły, znaczy nie mają może nie wiadomo jak zły wygląd, ale... Ale no, jest git. Aż mi słów kurde brakuje, widzicie? Tak to już jest. Z tego co pamiętam to był chyba... A nie, to chyba jednak nie było to. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to nie było to. Bo co chciałem powiedzieć to to, że wydaje mi się, że to jest ten... pokój, w którym w zasadzie... Wszystko się tak jakby zapętla. No i teraz odblokując sobie fioletowy przycisk, to odblokowaliśmy sobie te rurki, po których Crash może dostać się do góry. To mi w ogóle też przypomina remix epizodu 11 lub 12 z The Titans. Oj, ostro będzie, ja widzę. Ostro będzie z tym poziomiksem, już widzę. Więc warto byłoby się tutaj dostać. I zobaczymy, o co chodzi. O, proszę, kurde, trzeba zniszczyć tych. Te kiblowe boty. I teraz skoczyć na ten wałek. I się kręcić. I się kręcić się. Jak to by powiedział słynny białostocki prezydent Krzysztof Kononowicz. O kurde, nie! No i w ten sposób chciałem oszukać system. Ale coś mi nie pykło. Dobra, widzę, że tam właśnie się świeci, więc po raz kolejny lecimy. Let's do this shit. Uwaga na tych, na stęczów. Albo po prostu na naszych skunksików. A to czemu się ten nie zaliczyło, co jest grane? Chyba, że to w drugą stronę.
Ta, to w drugą stronę, czyli to jednak nie jest zapętlony ten. Tutaj się to odblokowało. Dobra, bo przez chwilę myślałem, że już tam trafiłem, nie? Kurde, ale mi się czoło spociło od tego. Ja pierdziule. Dobra, znowu to samo, znowu ta sekcja. W ogóle tracę jakoś tutaj życie? Nie, nie tracę, nie widzę, żebym tracił. Dobra, więc dostańmy się teraz tutaj. Okej, dokładnie tak. O, i teraz ten, kto będzie próbował mnie zestrzelić z takiego strzała, to od razu strzała dostaje. Kiedy ja odbiję. Logiczne. Dobra, no to lecimy teraz tędy. Będę co jakiś czas oczywiście schodził z naszego mutanta, żeby on nie ucierpiał zbyt bardzo. O kurde ty, lecimy na ostre, widzę. Już się tutaj ciebie pozbyłem, gagatku jeden. Jeżeli chodzi o jakieś moje wspomnienia z tego poziomu, to za dzieciaka, znaczy za dzieciaka, Jezus Maria. Kiedy grałem z moim dobrym kumplem 3 lata temu, to... To było wszystko w miarę w porządku, jeżeli chodzi o ten poziom. Może poza praktycznie tym, że na początku nie ogarnęliśmy petardy, o co z tym wszystkim chodzi, z tymi wałkami, z tymi świecącymi się platformami, ale tak to jako tako wyszło. O, i subcio. Teraz odblokowaliśmy sobie niebieskie drzwi, które odblokują niebieską poręcz. I później hasta la vista, baby. Będzie ostatni boss. Dobra. To teraz czekamy. Czekamy, żeby... O, właśnie, przejść. Sorry, memory. No. I w taki sposób najlepiej się wepchać. I myk do góry. To będzie bardzo ciekawe. O, jednak się udało. Teraz lecimy do tego niebieskiego, do tych niebieskich drzwi. Jest, tutaj są. I lecimy teraz do niebieskiej poręczy, która była tutaj. Dokładnie tak. I co tam u góry mamy ciekawego? Jeżeli będzie jakiś owoc łupa, to w sumie spoko, bo wtedy naszego Grimliego będziemy mogli wyleczyć. O kurde, przepraszam. Jest tutaj punkt save'u. Oczywiście, że zapisujemy. Dobra, 67% sejwika. Dobra, jest tam u góry owoc łampa. Fajnie. Tylko teraz ja w razie co chyba sobie zejdę z... No, lepiej było zejść z Grimliego, bo to mogłoby się źle skończyć.
Bo mógłby zginąć, a wolałbym go sobie zostawić. Bo niezmiernie mi się on by przydał teraz. 23 na 32, no to super, świetnie, no. Bardzo ładnie subgrade'owaliśmy Crasha, nie powiem. Dobre jest to, że te kombosy się mimo co podtrzymują, chociaż słabe jest to, że kiedy zaatakuje cię przeciwnik, to one raptem ci już znikają. Ale trudno się mówi, nie można mieć wszystkiego, na to wygląda. Dobra, i co to teraz jest? Aha, czyli teraz mógłbym równie dobrze osrać sobie ich wszystkich. Fajne w sumie. Wy tam se walczcie między sobą, a ja was osrywam. See you later, frajerzy. Znaczy, see you never w tym wypadku. Bo nie mam zamiaru z wami tutaj dyskutować. Przyznam się, że robię to w dosyć prymitywny sposób, bo niektórzy by poszli tam walczyć z tymi, ale ja stwierdzam, że po kij walczyć, skoro można to zrobić w trochę lepszy sposób. I właśnie odblokować sobie w taki sposób czerwone drzwi, które prawdopodobnie nas zabiorą już do Cortexa. Don Cortexa. I wracamy sobie stąd. Nie ma nic tu po nas, tak na dobrą sprawę. A, dobra, kurde, wjebałem się w TNT w jeden z gorszych sposobów. Dobra. Okej. A, widzę, że tutaj wykorzystujemy coś. Wykorzystujemy, chociaż... Fuck. Nie to chciałem zrobić, ale dobra, trudno. Przynajmniej będziemy mieli wszystkie tutaj te przyciski odblokowane i palcie gumę ode mnie, frajerzy, bo mam was w dupie. Głęboko i szeroko. Teraz lecimy tutaj, czerwoną rurą. Rurą sprawiedliwości. Fajne jest to, że ich ten... ich promień mnie nawet nie sięga, więc... Mogą sobie co jedynie te strzały w dupsko wsadzić. I taka jest prawda. Control room. Okej, możemy lecieć już do control room. O! I mamy konfrontację z ostatnim bossem. Hehehe. Wiecie, co to oznacza? Hello, Cortex. I can't believe you dimtwits are trying to ruin my plans again. Seriously, don't you have lives? Get a hobby. Woodworking or crocheting, something. You've got nothing left, Cortex. It's just you versus Crash. Good. I want to settle this man to mutant. I'm going to beat you, Crash, with my bare hands. Oh no! Look out, Crash! Mr. 100 Pounds gonna get you! Stop laughing! I'm serious! I'm going to slap some bandicoot! Right! Crash, love him up so we can go home. Oh, did I forget to mention I was going to cheat? I've got some of Embryo's mutation formula here to even the odds. Blech. Oh, tastes like peppermint bath. Ooh, there's a hint of...
Okej, okay, tak więc to jest ostatni boss, który na nas czeka. No. Ostatni boss, który na nas czeka, więc co? Lecimy z koksem. Scenka troszeczkę wzięta z Dragon Balla. No i co? Lecimy z koksem. Okej. Okay. Więc zobaczmy, co on tutaj nam ciekawego zaprezentuje. Możemy w sumie zrobić coś takiego. O, i zacząć go naparzać. What? Okej. Widzę, że teraz... O! Dobrze. I naparzamy go, naparzamy go, naparzamy go do pogrzeb... Ło! Kurde! Dawaj, 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 dawaj! Jest! Mamy to! Co prawda straciłem tego, Grimliego, ale teraz będę mógł atakować Korteksem. Patrzcie, jaki on jest opecki, nie? O kurde! Ja pierdzielę! Ej, dobrze, nagrywam chyba audio, nie? Tak, nagrywam, dobra, jest wszystko git. Ej, ale bez kitu, co to jest w ogóle za zakończenie gierki, nie? Żeby grać, kurde, Korteksem. Przejmujemy kontrolę nad Korteksem. To idąc z tym tokiem, to Korteks stał się mutantem, ej. W sumie. Dobra, jakie on ma tutaj jeszcze specjalne ataki? O, proszę, dobra, ten atak ma jeszcze. Zapomniałem kompletnie o nim. Pewnie dlatego, że ja w sumie w tę gierkę mówię, no grałem bardzo mało razy, więc... Stąd też nie pamiętałem, że on taki atak ma. Czyli spin atak w sumie. Jedziemy ze wszystkimi, kurde, nie ma tutaj. Nie ma czasu do stracenia. Trzeba wszystkich pocisnąć. Okej. O, to jeszcze w ogóle jest dobre. Taki body slam. Ty przecież, kurde, Korteksem... Gdyby Korteks był dostępny, wiecie, takim mutantem od początku gry, to przecież on by rozwalił całą grę praktycznie w drobny mak. A ile by trofek się posypało w takiej wersji na Xboxa? To już nawet nie zliczę. Tu już w ogóle tych pociśniemy, nie? A jakby ta gra wyszła jeszcze na PS3, o Jezus Maria, tyle trofek by się posypało, że to jest makabra. Ja pierdzielę, co to w ogóle jest? Tak dostać w czapę, to naprawdę trzeba mieć talent. Dawajcie, kurde, jedziemy z koksem, co? Co, muzyka w tej konfrontacji też jest spoko. Jest całkiem przyjemna dla ucha. I make, kurde, frajerze. Całkiem ciekawy koncept na walkę z ostatnim bossem, że to wszystko dzieje się w tej właśnie kosmicznej tej... w tym kosmicznym laboratorium. O! O, no to zobaczmy, co tu teraz się ciekawego stanie. Widzę, że musimy tutaj podejść do tego kręcioła.
Okej, okay, lecimy do góry, lecimy, kręcimy, 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 kręcimy. O, i przycisk tam. Teraz musimy odmierzyć. Oczywiście i skok! It's not fair! It's not fair! I want to win! It's my turn! Been trying for flipping years! Uh-oh, Crash! I think he broke something! Oh no! What did I do? Where are my pants? Brace yourself, Crash! I think we're going down! It was you! No time to deal with that now. Disgusting freak! I can't believe we're okay! Crash, down here! Great job, big brother. Wow, we're really getting a lot of this evil junk all over the place. We're still not gonna clean up. I know, Coco, I know. Powiem szczerze. Ostatni boss w tej gierce jest beznadziejny. Serio, jakby doceniam to, że możemy sobie w tej gierce wiecie, przejąć kontrolę nad Korteksem i tak dalej, ale bądźmy sobie szczerzy, w przeciwieństwie do ostatniego bossa w Titansach, to boss tutaj był praktycznie beznadziejny. Jak widzieliście, gierkę skoczyliśmy na 68% i wszystko wróciło do normy. Jesteśmy w domku Crasha, praktycznie żadnej głębi ani nic. Zakończenie po prostu było takie, że Cortex oczywiście nie mógł pogodzić się z klęską i wróciliśmy do domku Bandicootów, gdzie wszyscy żyli długo i szczęśliwie, i tak właśnie wygląda zakończenie w tej gierce. Nie ma żadnego innego morału poza tym, że Cortex dał dupy po całości i na tym możemy powiedzieć w dużym skrócie, że kończy się cała saga Tytanów. Bo to już jest ostatnia gra, która była zrobiona. Później oczywiście miały być takie gry jak Crash Landed i inne tego typu produkcje, jak chociażby Crash Team Racing 2010. Ale oczywiście to się nie pojawiło. No cóż, gierkę mamy zaliczoną, co prawda nie na 100%. Czyli moje plany mogę powiedzieć w dużym skrócie, że poszły się kochać. Ale kiedyś, jak zrobię tam streamy z Mind Over Mutant, może z Xboxa, to wtedy zrobimy sobie pełnoprawne 100%, ponieważ wtedy zrobię to w koopie z kimś. Tymczasem, co sądzicie na temat ostatniego bossa? Ja uważam, że jest mega beznadziejny, mega antyklimatyczny i tak dalej, i szczerze powiedziawszy, zsiepałe bardzo mocno. Mimo dobrej muzyki, mimo tego wszystkiego, to mega antyklimatyczny boss. Finałowy. Ogólnie jakbym miał gierkę oceniać w skali od 1 do 10, to jako kontynuacja jest gorszą częścią. Jakbym miał rekomendować komuś, to tylko Of The Titans, bo Mind Over Mutant moim zdaniem to jest trochę strata czasu. W sensie, pochwalę oczywiście grafikę, która troszeczkę podskoczyła do góry, że jest dużo elementów, które moim zdaniem są bardzo ładnie zrobione i lepiej niż Of The Titans. Ale niektóre modele postaci, niektóre zachowania postaci po prostu mnie doprowadzają do szewskiej pasji w tej gierce. Fabuła tej gierki praktycznie jest taka nawet, ale bardzo mnie wkurza to, że w tej gierce jest tutaj na siłę promowany humor taki... na wymuszenie, no to jest trochę syndrom Undertale, jeżeli wiecie o co chodzi. Tam Psy Gambit na ten temat się wypowiadał, bo... Chodzi o to, że ta gierka troszeczkę ma coś takiego, że ona trochę
Chodzi po prostu... Sorry, już jestem w sumie. Chodzi po prostu o to, że ta gierka ma troszeczkę coś takiego, że... wymusza trochę swój humor. No jakby to powiedzieć, no za bardzo zmusza do polubienia tego typu humoru. Ja uważam, że humor na przykład Mind Over Mutant jest gorszy niż Of The Titans, ponieważ jest... Jeszcze gówniawszy. No nie wiem, no nie wiem jak to inaczej mogę słowami opisać, ale mniej więcej chyba wiecie o co mi chodzi. Odnośnie kontrolowania Crasha to już nie będę się nawet wypowiadał, ponieważ Crash sobie gra jak chce, czyli po prostu raz będziesz go dobrze kontrolował, raz będziesz go źle kontrolował i to zależy praktycznie od szczęścia. A robienie 100% w tej gierce jest tak naprawdę mega bez sensu, ponieważ to zmusza cię do robienia misji opcjonalnych, które nawet nie jesteś w stanie sam zrobić, ponieważ gra od ciebie koniecznie wymusza grania w co-op mode. I to jest praktycznie dla mnie beznadziejna jakby opcja i dlatego Of The Titans przy tym jest lepszą grą. I tak samo przynajmniej Of The Titans nie zmusza cię do aż tak wielkiego backtrackingu, bo w Of The Titans mogłeś sobie po prostu wejść w epizody i powtórzyć te epizody. A w tej gierce to musisz pokonywać wielkie lokacje, co sami zresztą widzieliście, że one nie są nie wiadomo jak krótkie i niektóre potrafią nawet z godzinę zająć. Ale tak poza tym, czy byłbym w stanie coś innego, pozytywnego powiedzieć na temat Mind Over Mutant? Może poza muzyką, która jest od czasu do czasu naprawdę mega fajna i grafiką, to nic więcej nie jestem w stanie wykrzesać. No może też to, że Embryo się pojawił i nawet jego model jest ładny w tej gierce. Przynajmniej tajnego Tigera nie skopali. Tak jak w Of The Titans na DS-a i w wersji na PS2. Dobra, to by było na tyle w sumie. Zakończyliśmy w sumie pewien cykl na moim kanale. Czyli maratony Crasha, które zacząłem dokładnie rok temu. Lecz w rok temu. 6 lat temu. Pewien cykl na moim kanale został zakończony. Ale ponieważ jesteście na tyle grzeczni, na tyle co niektórzy mega oglądali serię z Crasha od początku mojego kanału, to w ramach bonusu dostaniecie również ostatni raz Let's Play z Crasha and Saint Trilogy na PS4 oraz bonusowo Crasha Team Racing i to będzie na tyle. Będziemy mieli oficjalnie całą drogę do Crasha 4 zaliczoną. Tym razem rundę drugą, ponieważ Ensane Trilogy wszystkie gry na 100% z platynowymi reliktami. I Team Racing to wiadomo. Będzie bardziej wzorowany na tym Team Racingu sprzed 6 lat moim. Tylko że z klasycznym Adventure Mode. Tymczasem mam nadzieję, że ogólnie maraton Crasha 4 wam się podobał. Że był w sposób ciekawy prowadzony. Szczerze powiedziawszy, to był jeden z najdłuższych maratonów. Bo jak zwykle maratony robiłem 2 miesiące, tak ten maraton robiłem od kwietnia. I skończyłem teraz, czyli robiłem go... Czekajcie, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec. 4 miesiące robiłem ten maraton. Mam nadzieję, że wam się podobało w każdym razie. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, cześć i zapraszam na grupę na Facebooka i Discord. Linki są pozostawione w opisie. Jeżeli chcecie śledzić moją twórczość, jeżeli jesteście nowymi widzami. I tyle. Jeżeli jesteś nowy, to zapraszam do subskrypcji kanału. Tyle ode mnie. Dzięki za uwagę. Cześć.